Jednak dzisiaj myślę o księżniczce. Jaki to ciężar kładzie na jej ramiona. Też przez to przechodziłam, a teraz jestem szczęśliwą żoną. Król zapomni o Bożym świecie, kiedy cię ujrzy. Jeśli przyjdzie. Przyjdzie. Podoba mi się w niej przede wszystkim to, że jest z Piastów. Mam wrażenie, jakby król za chwilę miał wyjść do komnaty. Proszę, daj mi znak. Wskaż, co mam uczynić, żeby mój mąż mnie miłował. Może powinnam żyć jak mniszka. Nie odzywać się, ba w ogóle nie patrzeć na innych mężów. Nie przejmuj się, to tylko obmowa. O mojej niewierności. Kto to nie uwierzy? A król? Nawet nie chciał wczoraj ze mną rozmawiać. To moim słowom król powinien wierzyć. Pójdę do niego. Poczekaj, aż sam ciebie przywoła. Powinnam się bronić. Nie będę dłużej znosić obrzucania młotem. Powiem, co myślę i nie próbuj mnie zatrzymać. Pan. Musiałbyś mi teraz obciąć język, żebym zamilkła. Co myślisz o Annie? Głupiutka gąska. Głupiutka gąska. Tu się pani zdziwisz.